Jeśli nie potrafisz znaleźć serwera na TS, na który mógłbyś spokojnie pograć ze znajomymi, a masz dość kumpli, którzy nie ogarniają, że na Skype istnieje taka opcja jak Push to Talk, to polecam wam wszystkim aplikację Discord. Możecie stworzyć własny serwer, kompletnie za darmo, zaprosić do niego znajomych albo dołączyć do mojego serwera. Discord używa znacznie mniej zasobów niż TeamSpeak czy Skype, ma dobrą jakość dźwięku i naprawdę wiele spoko nowych funkcji. Matthew powiedział, że lubi Wacki. Wszystkie linki oczywiście macie w opisie. Siemanko, z tej strony Matthew i witam was w moim kolejnym filmie z serii Talenty CSGO. Dzisiaj sobie pomówimy o graczu, o którym już od dawna chciałem zrobić filmik, natomiast jego dołączenie do Mousesports przesądziło o tym, że oglądacie ten film już teraz. Oczywiście mam na myśli 17-letniego Robsa z Estonii, czyli Robina Kul, czy Kol, nie wiem, ma dziwne dosyć nazwisko, takie dosyć, wiecie, z angielskiego brzmi. Jeszcze pół roku temu nikt praktycznie o nim nie słyszał, nikt nie wiedział o jego talencie, może oprócz tych, którzy od paru miesięcy rywalizowali z nim na Faceicie w FPL Challengerze. Robs był bowiem parę razy bardzo blisko dostania się do głównego FPL-a, 3 razy był trzeci, podczas gdy do FPL-a dostaje się top 2 z kwalifikacji tych dwudniowych już potem. Udało mu się to w końcu osiągnąć w grudniu 2016 roku, czyli 4 miesiące temu, natomiast w styczniu udało mu się owego FPL-a wygrać. 5 miesięcy temu można go było praktycznie porównać do większości z nas, którzy sobie grały matchmakingi i facity praktycznie tylko for fun, ale czy aby na pewno? Robs już parę miesięcy temu przed dostaniem się do FPL-a był znany wśród lokalnej społeczności estońskiej w CSGO, czyli też w sumie w 1.6. W zeszłym roku zagrał na Mistrzostwach Świata, czyli tym evencie, gdzie grały reprezentacje kraju z Max z trzema zawodnikami z jednej drużyny. I zagrał tam całkiem dobrze, przynajmniej wnioskując po jego highlightsach z tego eventu. Robs mimo młodego wieku gra w CS-a już 10 lat, no i teraz możecie powiedzieć, a no i wszystko jasne, no life. Ale analogicznie ja mógłbym powiedzieć, że gram w FPS-y online od 5,5 lat, a to jest niby dużo, tak? Zaczynając od BFA 3 na 30 FPS-ach. A tak naprawdę jakiś tam większy poziom gry, taki w miarę ok, osiągnąłem dopiero w CSGO jakieś 2 lata temu. Robs natomiast grał w 1.6 od 2007 do 2014 roku. Z tego co pamiętam, mówił nawet, że uważano go kiedyś za cheatera z tego powodu, że dobrze po prostu sobie bardzo radził na mapach KZ, co zresztą można zauważyć obecnie w jego movemencie i płynności poruszania myszką. W CSGO zaczął grać w 2014 roku, a w połowie 2016 dostał się do FPL Challengera, grając na 100 FPS-ach. Teraz oczywiście ma lepszy komputer, natomiast wtedy miał tylko 100. Zanim przejdę do omawiania stylu gry i mocnych stron Robsa, chciałbym jeszcze wspomnieć o jego charakterze, ponieważ według mnie wskazuje on na bardzo duży potencjał tego gracza. Robs prawie nigdy nie rage'uje, tak? Wiemy to z jego streamów. Stara się podchodzić do każdej sytuacji ze spokojem i zawsze rozważyć każdą możliwą opcję, by wybrać tą najlepszą. I mówię tutaj też o jego podejściu do swojej przyszłości, ponieważ jak wiemy z jego Ask Me Anything z Reddita, jak i z wypowiedzi na streamie, Robs miał oferty z wielu drużyn, które no nie bezpośrednio, ale jednak wymagały tego, aby rzucił naukę w odpowiedniku takiego polskiego liceum. Natomiast Robs się na to nie zgadzał, oczywiście też wiadomo za sprawą rodziców. Przyjął natomiast, jak wiemy, w końcu w parę dni temu ofertę od Mousesports, które zapewniło go, że będzie mógł pogodzić czasowo ukończenie szkoły i granie w drużynie. Jeśli chodzi o styl gry Robsa w końcu, nie jest to na szczęście taki kolejny gracz serii, wiecie, niesamowity aim, dobry clutcher, dużo killi. Skill Robsa tkwi w byciu sprytnym i skoncentrowanym. Jak sam opisywał w wywiadzie na HLTV, jest bardzo pasywnym graczem i zwykle nie spieszy się z pochopnym podejmowaniem decyzji i przez cały czas analizuje grę, rozważając każdą okazję i nową sytuację. To dosyć brzmi tak banalnie, bo w teorii każdy dobry gracz CSGO powinien posiąść takie przymioty, natomiast granie w ten sposób, umiejętność jednoczesnego skupienia się na strzelaniu oraz błyskawiczne reagowanie i podejmowanie decyzji jest już czymś, co charakteryzuje naprawdę najlepszych. Porównywałbym go do Flashy, oczywiście pomijając jego dawne mocne podejrzenia akcje, ponieważ Flash to jest gracz, który opiera swoją grę na odpowiednim ustawieniu się i analizie sytuacji, ale korzysta z tego za pomocą naprawdę dobrego aima, dokładnie tak jak Robs. Jak widzicie bowiem na highlightsach z kanału Team Gatefight, na który zapraszam każdego prawdziwego fana CSGO, ponieważ tam są naprawdę wrzucane ogromne ilości dobrych akcji pro playerów ze streamów, zaczynając od screamów i simplów, aż po tych takich najmniej znanych, którzy też naprawdę produkują bardzo dużo fajnych akcji. To wracając do tych highlightsów, Rob dysponuje naprawdę nie tylko mózgiem, ale naprawdę dobrym aimem. Gra na bardzo małym celowniku na Full HD, by the way 400 dp i 1.77 sensa. Kiedy ogląda się jego grę, chyba największą zaletą wydaje się być jego crosshair placement. Wielu profesjonalnych graczy nie przykłada do tego wagi, bo uważają, że ich pre-aim jest całkiem ok i tam nie muszą nad tym pracować już więcej. Wielu zwykłych graczy również, tak? Na przykład ja często wbiegam w jakieś miejsce bezmyślnie i z przyzwyczajeniem, że uda mi się zareagować na przeciwnika, który będzie w jakimś odległym miejscu na ekranie. Natomiast Robs jest celowany praktycznie cały czas i często w sytuacjach, gdy większość trzyma celownik w losowym miejscu, on go przenosi z jednej pozycji na drugą i dzięki temu zdobywa łatwe fragi. Z tego też powodu
oraz jego świadomości sytuacji na mapie, wielu profesjonalnych graczy zaczęło podejrzewać go o cheaty, w sumie nie dziwię się temu, a nawet publicznie się o tym wypowiadać. Na niekorzyść Robsa działało również to, że rzekomo spoglądał on na drugi monitor, na którym miały znajdować się jakieś wspomagacze. Robinowi udało się to jednak udowodnić, że nie potrzebuje żadnych wspomagaczy, na początku umieszczając kamerę za sobą na obydwu monitorach, a następnie korzystając z możliwości wyjazdu do Londynu, do siedziby Faceita, gdzie miał być przetestowany na świeżym sprzęcie właśnie od Faceita. Poradził sobie bezproblemowo i otwierał praktycznie w każdym meczu w FPL-u, co udowodniło, że jest naprawdę dużym talentem, ponieważ grał praktycznie jeszcze lepiej niż w domu. Jest jednak różnica pomiędzy graniem Faceitów, a graniem na najwyższym poziomie przeciwko najlepszym drużynom na świecie. Oglądając jednak jego pierwsze 4 mecze przeciwko G2 oraz Envy, naprawdę przyjemnie oglądała mi się akcja Robsa, gdy radził sobie w każdej ciężkiej sytuacji i zdobywał ważne fragi w rundach, które wyglądały na bardzo proste w sumie, oczywiście po raz kolejny dzięki jego niesamowitemu pre-aimowi i jego crosshair placemate, chociaż to jest w sumie to samo. Oczywiście nie ma on jeszcze żadnego doświadczenia w grze przeciwko drużynom na najwyższym światowym poziomie, które mają sprytniejszych i szybszych graczy od niego i które przede wszystkim dysponują team playem, tak? Któremu nie da się przeciwstawić w pojedynkę. Ale ja czuję, że Robs poradzi sobie w swojej profesjonalnej karierze bardzo dobrze. I teraz taka ciekawostka, jego nick Robs wziął się z tego, że gdy był mały, często wymiotował. A w języku estońskim Robs oznacza żygi albo żygać, tak przynajmniej pisało pod jego streamem, albo mówił na streamie, znaczy raczej pisało, ale teraz już tej informacji nie ma. Nie wiem, czy dlatego, że dołączył do Mousesports, nieważne. W każdym razie tą ciekawostką zakończyłbym ten filmik, więc mam nadzieję, że Wam się filmik podobał. Dziękuję Wam za obejrzenie go do końca. Jeśli Wam się podobało, to oczywiście łapeczka i sub, ponieważ ten film poświęciłem naprawdę chyba cały dzień przygotowania i sam tekst zajął mi około 2x4, więc jeśli chcecie więcej odcinków z tej serii Talenty CSGO, to też dajcie mi znać w komentarzach, ponieważ tak szczerze mówiąc, niektóre filmiki, które są dosyć proste do zrobienia, mają dużo więcej wyświetleń, więc też muszę wiedzieć, czy naprawdę Wam się to podoba. No i to było tyle, także do zobaczenia w kolejnych filmikach. Narka!